de deux terres, d'une alliance bien chargée, tout ce qui t'attache n'a pas d'âme à Podolé. Dunajowo nie do zdobycia. Nie do zdobycia były też pomorzami, bo oblane wodą. Jednak w pewnym momencie Turcy zaskoczyli Pomorze i tych moich wicyniaków, którzy przechodzili przez górę, żeby się tam chronić, i porwali pewną ilość ludzi. Turcy szczególnie polowali na małych chłopców, których po prostu zabierali do armii i tworzyli z nich swoje siły zbrojne. Pomorzą porwanie małego chłopca Kierdeja, miał 8 lat. I ten Kierdej, ten chłopiec porwany, zapisał się całą wielką historią w sprawach polsko-tureckich. Ja tę historię badałem, bo ta rodzina Kierdejów była około Wicynia znana, miała zameczek w Remizowcach, koło góry, gdzieś tam jeszcze. I jak Turcy traktowali te dzieci? Ten mały Kierdej wyruszył na dyplomatę tureckie. Mając 8 lat już mówił dobrze po polsku. Ojciec jego był starostą Trębowelskim, zginął wtedy w oblężeniu Pomorza. Matka przeżyła. Chłopca porwali, chłopiec przeszedł szkołę w Turcji, w korpusie Maziów, potem w dyplomacji. Dbali o to, żeby on znał język polski. I wysłali go jako posła sułtana do Polski. Przyjechał do Polski, był znakomitym posłem sułtana i znakomitym Polakiem. Król polski bardzo sobie docenił Zygmunt Stary, posła Kierdeja. On się wtedy nazywał oczywiście jakiś tam Ibrahim i tak dalej. Bardzo docenił, nawet wrócił się do wielkiego wezyra, czyli szefa rządu tureckiego, aby takiego znakomitego posła nagrodzić za świetne posłowanie. Sam też nie szczędził mu prezentów. A nawet nakłonili Kierdeja, żeby wystąpił do sądu w Polsce o zwrot zamków pomorzanych. Kierdej miał poparcie króla. Kierdej założył sprawę w Polsce w sądzie. Niestety tę sprawę przegrał. Nie tylko wtedy z sądami były problemy, ale i dzisiaj. Przegrał. Niemniej jakoś nie najgorzej na tym wszystkim wyszedł. Był przez króla bardzo doceniony. Ja tę sprawę śledzę i zamierzam pokazać też polsko-tureckie sprawy nie tylko od strony wojny, krwawych zabójstw, zniszczeń. Dzisiaj jest akurat rocznica prawie że odświeczy wiedeńskiej za 2 dni. Ale też od strony pokojowej. U padyszacha, u sułtana odbywały się na rady spotkania dyplomatów i sławne były te spotkania z tego, że na tych spotkaniach dyplomatycznych sułtan zostawiał jedno krzesło puste. I kiedy odczytano mistrz protokołu nazwiska ambasadorów państw, gdy odczytał ambasador Lichtenstein, czyli Polski, odpowiadał chwilowo nieobecny. Turcja jako jedyny kraj, jedyne państwo nie uznało rozbioru. I my to chcemy powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, w 2008 roku ukazała się książka profesora George'a Friedmana, amerykańskiego politologa, pod tytułem Następne 100 lat. Ktoś z Państwa może czytał tę książkę. O, Pan czytał. Otóż w tej książce George Friedman
300 paru stronach prawie 100 poświęca Polsce. Czy Państwo sobie to wyobrażacie? Kiedy on pisze o wybitny politolog, o prognozach na XXI wiek i w tej książce zamieszcza tyle stron o Polsce jako o mocarstwie w XXI wieku, trudno to sobie wyobrazić. Ale piękne dla polskich oczu. Bardzo pięknie się tę książkę czyta. Bardzo taka wzmacniająca. Pod tym względem dobra książka i ją polecam. Natomiast przed czym chcę ostrzec? Otóż Riemann pisze, że około roku 2040 zmieni się cała struktura sił międzynarodowych. Rosja upadnie, wyjdą nowe państwa. Ale zanim wyjdą, odbędą się wielkie wojny. Wielka wojna dotyczy głównie dwóch państw dla nas zainteresowanych. Polski i Turcji. Turcja rozpocznie atak na Polskę około 2040 roku. I temu poświęca szczegóły, moim zdaniem, kompromitujące. Tego typu jak stara babcia powiedziała, coś tam ślepa babcia, że jutro będzie wojsko szło przez nasz ogród. Te szczegóły są rzeczywiście kompromitujące, ale książka przemawia do wyobraźni. Turcja napada na Polskę. Czy straszna wojna się toczy? Po stronie Turcji ustawił George Friedman Niemcy i Francję. Już Państwo to widzicie. A po stronie Polski oczywiście Stany Zjednoczone. I Stany będą nas zasilać potężną bronią. Polska stanie się fenomenem, jakiego świat nie widział. Turcy domagają się od Niemiec wkroczenia w wojnę przeciwko Polsce. Niemcy odmawiają przez 3 lata takie rzeczy niż. Aż Niemcy wkraczają wspólnie z Francją i po iluś tygodniach Polacy stają nad Atlantykiem. Pokonani. Więc właśnie, proszę Państwa, i oczywiście dalej Polska jest mocarstwem do końca stulecia, 4 mocarstwa, Polska, Stany Zjednoczone, Japonia, no i oczywiście Turcja, której Amerykanie nie pozwolili dobić Polakom, bo dbają o równowagę świecia. Ja chcę napisać to, przypomnieć Polakom, żeby się nie dali na to nabrać, że jednak źle jest, gdy proroctwa tego typu są rozgadywane bez krytycyzmu, bo to bardzo łatwo przemawia. Gdy się czyta pierwszy raz tę książkę, jest ogromnie sugestywna. Do mnie pierwszy raz zaskoczyła mnie, przemówiła. Ale gdy zacząłem czytać drugi raz i krytycznie, to zobaczyłem całe zło. To jest próba zaprogramowania naszego myślenia na konflikt. Ja chcę pokazać Turcję od innej strony. Można było z Turkami pięknie, pokojowo pracować. Jedyne państwo, które nie uznaje rozbioru. Mamy mieć wroga? W czym? Ja przepraszam, że o tym mówię. W każdym razie już szukam tłumacza, który przetłumaczy moje eseje na język turecki. I jeżeli ktoś zakupił książkę, to te pieniądze idą na tłumaczy na język turecki. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Pierwszą lekcją odwagi dla przyszłości będzie zdobycie autografu i podpisu na książce Ubrojenia Kaczyńskiego, do czego bardzo mocno zapraszam. Dziękuję Państwu serdecznie. Jeszcze raz.
Jestem takim filozofem i chętnie z nim tak miała go na dwie godziny, chociaż to była przeczyść. To musimy się jakoś spotkać. Tak, ja z Anią się dontowską, z panią dyrektor, domówię i bardzo proszę. Nawet bo ja też robię tutaj spotkania różne, tak. Ale już na temat właśnie filozofia, wizjonierstwo. No i ten optymizm jest cudowny, że jest piękny. Z tego dobrego. To jest ta klasa, a to jest fajna klasa.